Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Gringrów, a to już druga reklama serwera diglet.pl. Tym razem zareklamujemy, ja zareklamuję tryb Creative, serwer Creative. Wybieramy go po prostu klikając prawym przyciskiem myszy na kompas. I to jest ten bloczek grasu. Klikamy lewym bądź prawym, to nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy już teraz na serwerze. Tutaj mamy jakieś pierwsze informacje, czyli że jesteśmy na serwerze Creative. Działki są, ich wielkość to 130x130, więc całkiem sporo, jeśli chodzi o budowanie. Dodatkowy komendy znajdziesz pod pomoc, także zaraz to pokażemy. Na serwerze są dwa rodzaje rang, kupne i zdobyte, i właśnie wam to pokażę. Ukośnik rangi, kupne przez SMS-a, VIP, Super VIP i Elite VIP. Jak klikniemy, to przekieruje nas na stronę. I jeszcze raz wpiszmy rangi. I są rangi za monety. Za chwilę powiem, jak zdobywać monety. Jest to ranga obeznane, czyli maksymalna ilość działek 2, jakieś tam komendy. Potem trzylatnik, 3 działki, dodatkowe komendy. Potem majster, 4 działki, dodatkowe komendy. Zwiadowca, 5 działek, dodatkowe komendy. No i tu już zaczyna się w sumie lepsze rzeczy, bo budowniczy ma 6 działek i komendy wspomagające budowanie, architekt tak samo, legenda tak samo, weteran to już w ogóle ma wszystko. World Edit, czyli w zasadzie ma siekierkę magiczną, więc no to już mu daje, kurde, mnóstwo możliwości. No i więcej rang będzie już wkrótce. Rangi zdobyte można kupić za monety, zarabiasz budując, czyli stawiasz klocek, dostajesz jedną monetę, czyli jak tam widzieliście, wcześniej wam pokażę rangi, żeby zdobyć tą rangę, trzeba postawić milion bloczków, ale tak bez kapły, milion bloczków. Lista rang to co przed chwilą pokazywałem, weteran i więcej wkrótce, każda ranga daje jakieś uprawnienia. Wszystko wam to opisywałem. Jeszcze zanim przejdziemy może do samych działek, jest kilka rang. Zwierzak jest dla VIP-a, YouTuber pokazuje kilka rang, kilka komend. Zwierzak jest dla VIP-a, YouTuber pokazuje wam, co trzeba zrobić, aby być YouTuberem na tym serwerze i jakby nawiązać współpracę. A ślub, czyli takie trochę roleplay, łączenie się świętym tutaj sakramentem, węzłem małżeńskim, whatever. Nawet z chłopakiem da się. Ukośnik tytuł, komenda, daje nam prefiks przed nikiem. Mama, tata, brat, szwagier, bla bla bla, rybka, nie wiem, jest jakaś, rak może, pies, premier, papuga, mopa, alkoholik, menel, playboy. Weźmy sobie troll. Tytuł został zmieniony na troll. Tu mi ktoś wcześniej pisał, ocenił mój zamek, ja mu napiszę potem. O proszę. Lotto, druga komenda. Lotto. Wybierzmy sobie szczęśliwą liczbę, nie wiem, 4. Więc obstawiłem na lotto, że że liczbą, o której chodzi serwerowi, to 4. No ale Lorenz już obstawił, że 6, więc za chwilę się okaże, czy 4, czy 6. Poczekajmy sekundkę, a ja może omówię jeszcze jedną rzecz. W sumie rangi omówiłem, lotto omówiłem, tu o, patrzcie, wygrałem. Dobrze, ale to nie o tym teraz. Pomoc. Mamy działki. Oj, tak masz mnie, hurdur. Mamy tutaj działki i teraz tak, jeśli znajdziemy pustą działkę, wpisujemy ukośnik P, spacja zajmi. Ale znalezienie pustej działki jest w sumie trudne, bo jak widzicie, jak wejdziecie na czyjąś działkę, wyświetla się nick tej osoby. Więc jest to dość problematyczne, widzicie? Więc łatwiej jest wpisać ukośnik P, spacja nowa. Ale ja już mam działkę, więc wpiszę ukośnik P, spacja H i to jest moja działka. Znaczy to nie, moje to jest to. To jest mój budynek. Znaczy to jest moja baza w zasadzie. Proszę, tak sobie tutaj mieszkam. Jest to całkiem przytulnie i w ogóle bardzo miło. No, więc tak to wygląda i mamy w zasadzie dostęp do wszystkich możliwych bloczków, do wszystkich możliwych itemów, do w sumie naprawdę wszystkiego, co jest na wersji 1.11.2. Chcecie zbudować helenistyczną świątynię? Proszę bardzo, budujcie, co potrzebujemy, chociażby blok kwarcu. Blok kwarcu, proszę, i lecicie sobie na przykład w jakieś tam miejsce.
cyk, 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 budujecie sobie filary. Pyk, pyk. Chyba mam jakieś lagi. No, bez kitu mam lagi. Ale to nie szkodzi. Tylko ja mam słabego neta. Dobrze. I teraz, jak już mówiłem o zarabianiu. Mam 386 dolarów. No, przed chwilą wygrałem 200, bo czysta wtotka. 386, tak? Kładę 4 bloczki. Powiedziałem 4 bloczki. Mam 390 dolarów. Połóżmy kolejne 10, powiedziałem. 400. I tak wygląda kwestia tutaj budowania tego, tak? No, no najprostsza sprawa, jaka tylko jest. Dobra, chyba zrobiłem 8 pomiędzy, 3, 4, 5, nie, 10 zrobiłem pomiędzy. Dobrze, niech będzie. Teraz buduję takie filary wejściowe, więc to w zasadzie nie ma wielkiego znaczenia dla was. No i tak to sobie wygląda. No, budujecie sobie, kupujecie rangi, te oczywiście, które są za monety w grze i tyle. Czym się różni od Forfana? No tym, że to jest tylko creative i tylko na działkach. Więc no, w szału to wy raczej nie zrobicie. No kurczę, ale ja mam lagi, no. Chyba, że szybko bloczki stawią. Ej no, bez kitu. Patrzcie, jak stają, tak szybko to się psują. No, w każdym razie tak to wygląda. No ja nie będę teraz budował, bo to nie o to chodzi. Chociaż może nagram jakiegoś tam timelapsa, jak coś buduję. Trochę przelecę po działkach, żeby pokazać wam mniej więcej, co kto tutaj ma. Co to jest to? To jest flag zrobione. O, jak fajnie. O, jak fajnie. Nie wiedziałem, że się tak da. Tu mamy jakiś, no w sumie kloc wielki, jakiś apartamentowiec. A działka Quera. Pozdrawiamy Quera. Ach, no Quer, cześć. No w sumie to tu wiele szału to nie robi, co on tu zbudował, ale z całym szacunkiem, ładnie. No zobaczmy. No taki po prostu wielki domek. A, i oczywiście nie możecie niszczyć na czyichś działkach, nie? Nie da się, więc jak myślicie, że da się grifować, to nie. A właśnie, wiecie co jeszcze zobaczymy? Ale teraz wpadłem na genialny pomysł. Chcę przetestować serwer, ale tak bez kitu. Zrobimy sobie to może w ten sposób. Tak. Woda. Zrobimy armatkę w starym stylu. Niech będzie, nie wiem, no żeby to było widać dobrze z emeraldów. Czy ktoś tu ma jakiś domek w obrębie mojej działki? No tu kolega ma jakiś domek w obrębie mojej działki. Czy na mojej działce da się niszczyć TNT? Sprawdź. No, coś nie bardzo, ale sprawdźmy, czy da się to obejść, bo nie mówię, że nie. Czemu nie wyleciał TNT? A czy to nie musi być dispenser, w sensie podajnik czasem? Może? Co? Podajnik. Daj mi to tu. Wciśnij. No dobra. Serwer jest zabezpieczony przed takimi trollami jak ja. Bo pamiętam kiedyś na jednym serwerze na działkach TNT działało. To znaczy ja komuś nie mogłem postawić, ale jak zbudowałem działkę u siebie i wycelowałem w kogoś, to wyjebuchnąłem go. Tak kabum. Tak bardzo. Więc no spoko. Więc to już jakiś plusik na pewno dla serwera. To i co? Polecam wam się zapoznać z tym serwerem, choć osobiście uważam, w moim odczuciu, jeśli chodzi o mnie jako gracza Minecraftowego, że wolę oczywiście Forfan, w którym to mogę w jakiś tam sposób bawić się w prawdziwe życie w grze. A co to w ogóle jest to? Popsuję mu to. No. I tyle. Ot, jakiś ładny domek. Jest coś dobry? Można? Aha, widzę, że... Ach, bliet. Bardzo ładne działki ma z całą pewnością właśnie nie Virtuso. Nie ty, chociaż ty też. Bardzo fajne działki miał, jejku, zapomniałem nick, ale naprawdę przegenialne. Możecie mi wierzyć lub nie, więc warto przejść się chociażby po tym creative i zobaczyć, jak ludzie tutaj mają. Ale dobra, to by było na tyle, bo i tak nie mam nic mądrego do powiedzenia. Przedstawiłem wam serwer tak mniej więcej. Wiadomo, lepiej się zapoznać z nim osobiście. Bo tak. Kąpki, jej.
lepiej zapoznać się z nim osobiście, trochę pobudować. No bo za każdy jeden bloczek dostajecie pieniążki, a za te pieniążki dodatkowe rangi, a z rang macie dodatkowe przywileje. A właśnie, jedną rzecz chcę zobaczyć, tak jeszcze bez kappy, tak zanim zakończę, bo stawianie bloczka daje nam pieniążek, tak? Dało. A co w przypadku, jeśli jest to na przykład źródełko wody, które będzie nam niszczyło te bloczki, a my sobie zrobimy autoklikara, czyli oszukamy serwer. Sprawdźmy. Ukośnik money, róbmy autoklikara. Zobaczymy ile sekund. Albo wiecie co? Ukośnik money, raz, dwa, trzy. Tak? Ej, nie daje mi pieniążków. A zobaczmy teraz. To chyba też jest zabezpieczenie się, co? O, proszę. No to powiem wam tak, nie da się robić maszyny do robienia pieniądzów. Więc też spoko. Znaczy, nie da się oszukać serwera. Czyli okej. No to powiem wam, nic tylko naprawdę budować, no bo co, nie pozostaje wam nic innego jak kombinowanie. Ja już chyba wykorzystałem wszystkie możliwe sposoby. Bo to chodzi o to, że ja jako gracz muszę postawić bloczek. Ej, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Ja muszę... Tak, działa to, o Jezus. Trzymam prawy i lewy jednocześnie i zarabiam pieniądze. No to dobra, to jest chyba jedyny sposób na zarabianie pieniędzy, szukując. No ale okej, okay. no nie tędy droga, chodzi o budowanie. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Wbijajcie. Mnie częściej zobaczycie na serwerze Forfun w mojej gildii. No ale to co? To na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.